Pomysłodawcą tego typu akcji jest Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów Klanza. Co roku 15 maja w całej Polsce organizowany jest Dzień Tańca z Klanzą. W ten sposób animatorzy chcą uczcić Międzynarodowy Dzień Rodziny i zachęcić rodziny do wspólnego spędzania czasu. W Chrzanowie takie spotkania organizowane są od kilku lat. W tym roku obchody przesunięto na czerwiec, co wymusiła bardzo brzydka majowa pogoda. W miniony czwartek na plac Tysiąclecia przyszły dzieci z chrzanowskich szkół i podopieczni świetlicy środowiskowej, prowadzonej w ramach Centrum Usług Socjalnych. To właśnie pracownicy funkcjonującej tam świetlicy inicjują i organizują takie spotkania w Chrzanowie. W ten sposób poprzez zabawę chcą uczyć dzieci pozytywnych zachowań i pokazywać wzorce godne naśladowania. Do wspólnej zabawy może się włączyć każdy. Za rok znów planowane jest takie spotkanie. Być może przyłączy się do niego większa liczba mieszkańców Chrzanowa.